Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym baby haulu. Postanowiłam tutaj pokazać Wam takie rzeczy, słuchajcie, które jakoś w ostatnim czasie tylko nagromadziłam, bo wiadomo, że przy dziecku to co chwilę się coś dokupuje. Aczkolwiek chciałabym pokazać Wam zakup sprzed naprawdę prawie 3 miesięcy, bo kiedy mój syn chyba miał już tydzień czasu, to kupiłam mu szumisia. To jest, słuchajcie, nasz polski szumiś z szumisie.pl. Kupując ten produkt, dajesz pracę Polakom. To nie jest ten Wishbear, który jest wszędzie dostępny i nie wiem dlaczego o wiele bardziej popularny. Skoro to jest, słuchajcie, nasz polski wyrób, to jest, ja mam tylko główkę, miętową główkę. On jest bardzo przyjemnie wykonany, szumisie, made in Poland. Tutaj jest rozsuwane i tutaj jest całe serce szumisia. Coś takiego. Tutaj sobie strykamy, ale spójrzcie też, jak w środku on jest pięknie wykonany. On jest dostępny jeszcze błękitny, beżowy i różowy, ale to jeżeli chodzi o same głowy, bo są też normalne misie. Sama głowa kosztuje 89 zł. Widziałam, że cały miś chyba w Rossmanie był za 99 zł. Ale co Wam jeszcze chcę powiedzieć, że taka głowa jest moim zdaniem o wiele bardziej praktyczna niż nawet ten duży Wishbear. On jest na taki rzep, że możemy sobie go tak o przymocować po prostu, słuchajcie, do łóżeczka i szumi on nam w łóżeczku. Ta głowa jest na tyle mała, że możemy wrzucić ją do wózka, do nosidełka. To możemy również założyć sobie właśnie na rękę, kiedy po prostu usypiamy jakoś, wiecie, dziecko w ręku, czy jakkolwiek inaczej. Nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę ta głowa jest najbardziej praktyczna przez to, że jest po prostu nieduża, ładna, miła, bardzo mile wykonana. Tak wygląda tutaj pudełeczko, wszystko jest bardzo przepięknie opakowane. Ja to nie zamawiałam ze strony, tylko zamawiałam to z Allegro, a dlatego, że na stronie producenta, czyli na szumisie.pl, kosztuje to 89 zł plus przesyłka 10 zł, a na Allegro po prostu było za 89 zł i przesyłka za darmo. Dlatego opłacało bardziej mi się to tak zamówić. To wszystko jest, że produkt jest oryginalny, jakieś takie certyfikaty, co tu jeszcze jest. Aha, to są właśnie, bo to jest taki główny szumiś, tu są jeszcze jakieś tam, wiecie, kolekcje. Tu jest chyba list, że coś tam dziękuję, że wybrałeś. Witaj maluszku, jestem szumiś mały, miły i zupełnie niezwykły miś. Co potrafię, kiedy szumię, czujesz się jak w brzuchu mamy. Twoje oczka powoli się zamykają i odpływasz w krainę pięknych snów. Jeszcze mnie nie znasz, ale jestem pewien, że niedługo stanę się twoim pierwszym i najlepszym przyjacielem. Jestem tu po to, żebyś spał spokojnie, twój szumiś. Spokojnych snów. I muszę powiedzieć, że w sumie tak jest, bo to jest najlepszy przyjaciel mojego syna, bo bez niego się nigdzie nie ruszamy. Nie mówię o jakichś tam spacerach, ale chodzi, że jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na weekend, to zawsze tego szumisia musimy mieć. I mój syn jak najbardziej od pierwszego tygodnia życia zasypia właśnie przy tym szumisiu, dlatego trzymałam to pudełko, bo chciałam Wam o tym powiedzieć, bo chciałam powiedzieć mamom, które mają jakieś problemy z usypianiem dzieci, że naprawdę te białe szumy są spoko. Są bardzo fajne, przede wszystkim dziecko przy nim usypia i tutaj nie ma szumów jakichś tam odkurzacza chyba, czy tam suszarki. Są tylko szumy i wyłącznie jakieś bicie serca, wód płodowych. Same takie z organizmu mamy tutaj są szumy i jest to na 3 baterie, które trzeba sobie, słuchajcie, dokupić. O, zresztą mam tutaj, słuchajcie, napisane. Każdy szumiś wydaje 5 rodzajów szumu. Mechanizm wycisza i sam wyłącza po 60 minutach. Szumisia można brać w pracy. Szumiś pomaga dzieciom cierpiącym na kolki. Położne i psychologowie potwierdzają, że biały szum uspokaja noworodki i niemowlaki. W całości wyprodukowane w Polsce. Bezpieczny dla dzieci od najmłodszych lat. I to jest od 0 do 3 lat. Można prać, suszyć i wyłącza się po 60 minutach sam. Także myślę, że to jest dobry zakup. Ja jestem z niego jak najbardziej zadowolona. Pierwszą rzeczą, która tutaj leży, to jest taki zakup z wczoraj, ponieważ zaczyna wychodzić już naprawdę słońce. Mój syn ma skończone 3 miesiące, a wszystkie normalne kremy z filtrem są dopiero od 6 czy tam powyżej 6 miesiąca. Ja oczywiście nie planuję wystawiać mojego syna na słońce, ale mimo wszystko, kiedy jedzie nawet w samochodzie, kiedy jedziemy w wózku, to te promienie słoneczne jego dotykają, a jest to bardzo delikatna skóra i nie chciałabym, żeby czasami, wiecie co, nawet powietrze potrafi poparzyć, bo znam takie osoby, które w ogóle nie wychodzą na słońce, bo nie lubią się opalać i siedzą w cieniu i pomimo, że wieje po prostu taki opalający wiatr, te osoby się
palają i czasami nawet parzą. I chciałabym po prostu tego uniknąć. To jest, słuchajcie, chyba jedyny krem taki dostępny, jakiś bardziej stacjonarnie. To jest 30 i to jest dla dzieci też powyżej 3 miesiąca. No spoko, mój mały się łapie. Ale co z dziećmi, które są, wiecie, jeszcze mniejsze, no a rodzą się jednak w wakacje. Przecież takim dzieciom też należy się jakakolwiek ochrona. Ja powtarzam to jeszcze raz, nikt nie twierdzi, że z takim dzieckiem będzie się wchodziło bezpośrednio na słońce. Wiadomo, że w wakacje to dziecko jest pod parasolką i tak dalej, ale mimo wszystko te promienie słoneczne przenikają nawet przez takie cienkie ciuszki. Poza tym w wakacje dziecko nie ma ciuszków, jeździ w samym bodziaku. Także wydaje mi się, że jakieś takie ochrony powinny być, aczkolwiek też wiem, bo czytałam o tym, że właśnie nie zaleca się tych silnych filtrów przed ukończeniem 6 miesiąca. To jest ten krem i jest on, słuchajcie, nie tani, bo kosztuje 30 zł. Uważam, że to dość sporo. Dalej może sobie tu przysunę trochę te ciuchy, bo je poodsuwałam. Freddy. To jest taki misiu z taką szmatką do spania dla dziecka. I on się nazywa właśnie Freddy. Szary, kupiony w Tesco. Ja muszę Wam w ogóle powiedzieć, że ja bardzo lubię rzeczy dla małych, dla mojego małego z Tesco. Naprawdę, chyba najbardziej mi się odpowiadają ciuchy z tamtego sklepu. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, kurtka. Kurtka teraz właśnie na wiosnę, jaką kupiliśmy mojemu małemu. To jest kurtka z Reserved. I to jest taka kurteczka w stylu marynarskim. Tutaj ma takie brązowe guziczki. W środku, już Wam pokazuję, to jest na rozmiar 68. Wykonana z takiego fajnego dresu. I w ogóle ogólnie jest fajna, aczkolwiek no chyba większość dzieci nie lubi się niestety ubierać. No i mały marudzi, jak ją ubiera. Ona jest taka troszeczkę dłuższa, jak możecie zobaczyć, i kosztowała chyba równo 100. Dalej, z Pepco, słuchajcie, mam też parę rzeczy. To jest taka po prostu bluzeczka, rozmiar 74, była na przecenie, a moją mamą jest tak ładnie w czerwonym. Teraz już na zbliżające się euro, również na 74, taka bluzeczka polska. No i jakiś czas temu były właśnie te takie body po 5,99, to ja mu kupiłam po prostu wszystkie te chłopięce wersje. I teraz jak jest tak ciepło, on śpi właśnie w tych takich bodziakach, bo one są takie trochę szersze, takie luźniejsze. To są, ja mam wszystkie na 68 i tak jak mówię, kupiłam mu te wszystkie jakieś tam wersje. Aha, jak kupowałam tą kurtkę, to przy okazji kupiłam Reserved taką prześliczną bluzeczkę. W ogóle można powiedzieć, że ciuszki Reserved, tak, nie mówię, że ta kurtka, bo ta kurtka akurat 100 to tak w miarę sporo, ale takie ciuchy dla maluchów, na przykład ta bluzeczka kosztowała 10 zł. I w ogóle są tam jakieś spodenki, sweterki po 25 zł, to jeszcze jest taka spoko cena, bo wydaje mi się, że nie powinny ciuchy dla dzieci kosztować tyle, co dla dorosłych. Powinny być zdecydowanie tańsze. I mam tutaj zamówienie z H&M. Zamawiałam H&M online. I muszę Wam powiedzieć, że w ogóle o wiele bardziej się opłaca. Zamówiłam mu taką jedną kurtkę, bejsbolówkę. To jest, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, bo tak, to jest 68 i ta druga bluza też jest 68, a jaka jest w ogóle kolosalna różnica w rozmiarze. To jest 68 i to jest na niego taka teraz fajna, jak już jest teraz jeszcze cieplej, to w ogóle zakładam mu tylko taką bluzę. Ona też jest wewnątrz wykonana właśnie z takiego dresu, jest tak samo gruba, to jest tak jak już mówiłam, taka kurtka bejsbolówka. I ona w sklepie chyba kosztuje około 50 zł. A na H&M online ona była w promocji za 35 zł. Tutaj na dole ma takiego koteczka. Taki melanż, bardzo fajna. Bardzo lubi mój mały też tą bluzę, bo ją się tak łatwiej nakłada, ponieważ ma jednak ona w sobie stretch, czyli ja mogę, wiecie, rozciągnąć rękawek tylko i przełożyć rękę. A w takich kurtkach, które nie mają stretchu, trzeba przez ten cały rękaw wciągać tą rękę. No i spójrzcie, no i to też jest rozmiar 68 takiej bluzy. Tą bluzę po prostu wzięłam, bo ona była na promocji, kosztowała 20 chyba 2 zł. A przesyłkę miałam za darmo, bo jak się tam zapiszesz do newslettera, to masz właśnie 10% zniżki na całe zamówienie. No i to wyszło po prostu tyle, że miałam za darmo przesyłkę. No, a ta bluza jest na niego jeszcze teraz właśnie za duża. To i to jest 68 niby, także spoko. To jest H&M. Tutaj mam taki Handmade z Allegro, on jest teraz wyprany, bo po weekendzie było trochę ubrudzone, ponieważ mój syn chodzi w tym namiętnie. To jest taki zestawik, jak pięknie pachnie. Czapeczka i do tego taki komin.
Ja słuchajcie, na początku miałam trochę obiekcji co do tego kominu, ale on się bardzo łatwo naciąga. Ja go tak porozciągałam, nawet jeszcze kiedy był mokry, to go tak porozciągałam i on już bez problemu, tak samo jak i jakakolwiek ta koszuleczka przechodzi przez główkę i tak dalej. Ja to robię w ten sposób, zakładam to bardzo szybko i jest bardzo fajny komin. I do tego jest właśnie taka czapeczka. To sobie na Allegro jest bardzo dużo tych takich aukcji, gdzie można sobie to kupić. Ten zestaw kosztował 25 zł i Wy sami sobie wybieracie, jakie chcecie zestawienie. Ja mam w rozmiarze 38 jeszcze cały czas, czyli to jest chyba ten najmniejszy rozmiar, dlatego że mój maluszek ma naprawdę drobną główkę, jak na swój wiek i jak na swój w ogóle, wiecie, rozmiar ciała, bo nosi już 68-74, a główkę ma dalej 38, czyli to jest chyba ten najmniejszy rozmiar na główkę, a ciuszki już ma takie właśnie, on jest po prostu taki dość szczupły, a długi. To jest ten zestaw. No i ostatni też zakup z Tesco, one są wyprane, jeszcze są takie gdzieniegdzie mokrawe. To jest taki zestaw bodziaków z Tesco. I ja muszę powiedzieć, że w ogóle wszystkie moje bodziaki, zazwyczaj jakieś te miałam, te pierwsze, które on miał na długi rękaw, też na krótki, to były też z Tesco, właśnie z takich zestawów, tylko biało-szarych. Teraz kupiłam mu biało-błękitny i to jest 3, 4, 5 bodziaków za cenę, chyba to było 37 zł. Tam są jeszcze przeróżne. Bardzo ładne były też w takich morskich kolorach. One chyba kosztowały 55 zł, ale nie było już rozmiaru. Były jakieś tam w ogóle o wiele, wiele większe. Jakby było 74, to może bym kupiła 74, chociaż myślę, że te 68 przetrwa całe lato, bo one są dość rozciągliwe. To jest taki zestaw, to są, macie takie po prostu, te mi się najbardziej chyba podobają, z taką błękitną lamówką. To są same błękitne, błękitne groszki, biało-błękitne paski i taka fala błękitna. Tutaj jest taki komplecik i ostatnią już rzeczą jest, słuchajcie, taki kocyk. No nie wiem, czy to jest kocyk, bo spójrzcie, jaki to jest malutki. Mi się wydawało, że ja zamawiałam to w takim samym rozmiarze jak ten gruby czarny, który Wam kiedyś stawiałam na Facebooka. To jest taki miętowy, a z tyłu jest chmurka. I też tych aukcji jest naprawdę bardzo dużo, gdzie sami sobie też właśnie komponujecie, jaki chcecie kolor miękki, a jaki chcecie tego kolor tego drugiego materiału, tej bawełenki. No i to słuchajcie tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie moje ostatnie zakupy. Stawiałam Wam właśnie zdjęcie z kącika mojego małego i się pytałam, czy chcecie taki baby haul. Ja te wszystkie rzeczy, które mam tutaj, mam praktycznie od samego początku. Od niedawna mamy dopiero karuzelę. Na początku karuzela nie jest potrzebna, ponieważ dziecko nie widzi tych zabawek, nie jest nim zainteresowane nimi. I dopiero wtedy, kiedy on zaczął, widziałam, że już zaczęły go interesować zabawki. To było jakoś po drugim miesiącu, kiedy zaczęły interesować go zabawki. Kupiliśmy mu taką właśnie karuzelkę. To jest taka beżowo-błękitna karuzelka. Ja ją też kupiłam na Allegro. Ona kosztowała około 200 zł. Ona ma tutaj takie tryby, tryb dzienny, nocny, do usypiania, do rozbudzania. Tutaj ma jakieś tam kolory, świeci się. Może Wam ją troszkę włączę. Tak sobie gra na trybie nocnym. Przełączamy tu piosenki. I tu mamy tryb dzienny. Albo ja lubię bardzo, jak on się właśnie budzi, to włączam mu taki tryb tych właśnie ptaszków, tam sobie ćwierkają, jakaś rzeczka płynie i tak dalej, bardzo lubię mu to włączyć. I tutaj jest takie zmieniające się światło, tu u góry jest też taki projektor z gwiazdkami. Bardzo ładne, nie lubię takich jakichś, wiecie, bardzo kolorowych rzeczy i dlatego ten mi odpowiadał, bardzo taki ładny, stonowany chłopięcy. No i to chyba tyle, co chciałam Wam pokazać tak z takich ostatnich moich zakupów. Ja jeszcze rzeczą z Pepco, a propos stylu marynarskiego, są to takie buciki. I one są właśnie w takim, no mają takie kotwiczki i one są właśnie w stylu marynarskim. To jest rozmiarek 18, one są za duże jeszcze na mojego synka, chociaż nieduże, powiem Wam szczerze, że stopa też mu jakoś szybko rośnie. Ale właśnie kiedy on wychodzi już, tak wiecie, on rzadko jeździ w gondoli, częściej jeździ w foteliku, bo nienawidzi jeździć w gondoli. Ja buciki nakładam mu po prostu, żeby nie było mu zimno w stópki, w samych skarpetkach. On z kocyków i tak dalej się rozkopuje, także buciki sprawdzają się nam bardzo, bardzo fajnie i fajnie wyglądają. Mam już parę bucików, ale te nosi najczęściej, praktycznie za każdym razem, kiedy wychodzimy, on ma na sobie te właśnie buciki. W ogóle taki rozmiar jest naprawdę mega słodki. On kosztował 20 zł w Pepco.
Ciężko jest, wiecie, tak coś pogromadzić przy dziecku, bo to wiadomo, to się, a to coś już nosi. Ciężko jest zachować coś nowego. Jak tylko coś dostaję, wiecie, jakiś, czy coś kupuję, czy dostaję, to przy pierwszym praniu od razu dorzucam to, ponieważ wiadomo, wszystkie rzeczy dla małego najpierw muszę wyprać w jego proszku, w jego płynie. To tyle, moje drogie lub moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego już zobaczenia. Pa, pa!